Generalnie dla osób, które zastanawiają się, czemu pieprzymy takie głupoty i farmazony i inne tego typu rzeczy. Cóż, gdybyście wy przez kilka godzin starali się wylewelować swoje postacie na sensowny poziom, też po tym czasie zaczęlibyście pieprzyć farmazony. Ogólnie to podejrzewam, że powinniśmy założyć tą organizację naukową. No, gadaj. No, jaką organizację? SIPOP. Scientifically Incorrect People of Pandora. Okej. Okay. Wtedy możemy próbować potwierdzić dowolną tezę lub antytezę naukową i popierać ją faktami z planety Pandory. Ty, spróbujmy Circle of Duty Sergeant. Yes, ma'am. Returning to Circle of Duty. Masz nowego tego, masz nowego autopilota. Approximate destination. I don't know. But I'm going to use the afterburner. Wow, przeleciał. I to nawet zrobił to gładko. No tak, bo nie wyłączałem dopalacza. Boże, ten dopalacz jest taki szybki. Generalnie rzecz biorąc, ten dopalacz przynajmniej trwa solidną ilość czasu. No nie, faktycznie trwa długo. Nie daje, wiele lat trwa długo. Można długo patrzeć na piękny płomyczek z tyłu, a po lewej jest drugi. O, ściana. O, ty, mogę skoczyć ze ściany, żeby zadecydować, po której stronie wyjdzie na moja postać. Obawiam się, że... Może inna metoda jest niemożliwa. Nie, że to wcale tak nie działa i mogłeś wysiąść w ścianę. Oh yeah. Tylko na Pandorze wysiadamy w ścianę. Już widzę to ten taki motyw. Ty nędzny głupcze, wysiadłeś w ścianę. Generalnie... No? Musimy... Ja muszę uzupełnić amunicję. No ja już mam. Mi się uzupełnia ten do rewolweru sama. Czekam, aż się pojawisz. Czas wejść w krąg... Obowiązku? Powinności? Powinności. Duty. Obowiązek, powinność, whatever. Same crap. Obowiązek, powinność, whatever. Ciekawe zestawienie słów. Wiesz, to było takie niezłe hasło dla The Mech Scouts. Obowiązek, powinność, whatever. No. Wreszcie. Come at me, bro! Wydaje mi się, że Mordecai jest tak chudy, że musi wejść do kręgu dwa razy, żeby go zaliczyło. Nope. Coś jeszcze? Ty! To możesz być ty! Wygrałeś! Wystarczy, że wyjście SMS-a na... nieważne. Główna nagroda dla tego pana. A dla pana druga nagroda. Dostaję pełną nagród z prawej i z lewej. Tak trochę później je łapał w zęby. No, monies. Money, money, money. So funny in a rich man's world. Dobra, znajduję sobie pozycję snajperską. Łap to. Nienawidzę Lance Defenderów, nienawidzę ich, na. Ach, jak ty pięknie promieniujesz dzień nienawiścią, skarbie. To moja druga natura. Oh, come on. Przestańcie do mnie strzelać, nie mogę zabić waszych kumpli. Spyro. Here, hold some chemicals. Wow. Ten rower jest bardzo fajny, ale jego celność pozostaje sporo do życzenia. A to jest chemical trooper. Ja mam bardzo fajne SMG, tylko jego celność też pozostawia wiele do życzenia. Moja zresztą również. Więc tak dobraliśmy się jak w Kortumaku. Czy pasuje się do siebie? Właśnie tak, wiem.
Moja super wspaniała tarcza powinna się teraz zregenerować. Tak, tak, regeneruj się. Za chwilę wrócę do tej, do wystrzeliwania tych. Chociaż... Jest jeszcze jeden gość. A, tu jesteś. Kuci, 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 mówiąc krótko. Next. Może uda mi się znaleźć jeszcze jakąś amunicję do SMG, byłoby miło. Masz, masz. Przebiegnę się po resztkach z naszych ofiar. Dobra, ja muszę poczekać, mi się tarcza zregeneruje. Absurd! No właśnie. Zaczął jeździć ten wariat. Crimson Lancer. No właśnie o nim mówię. Bloodwing, zabijesz kogoś? Nope. Dammit. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Właśnie strzelam do czegoś, ale... Jest. Dobrze. Okej. Co tu się w ogóle dzieje? Explosions, explosions everywhere. Headshot. Chyba. No, nie zdążyłem patrzeć. Uhu! Aha, missed me. I have to kiss me. Badass infantry. Looking dead. Mam nadzieję, że mnie nie zjedzą. W sensie ten lancer. Lancer na razie jest za ścianą. Nie jest za ścianą. Jest na dole, teraz pode mną. A ja nie jestem koło ciebie. O, lancer się rozleciał. Jakie to było smutne. Uf, ja się kolejna, cieszę. Kolejna eskadra odkurzaczy. Z tym karabinkiem, znaczy tfu, karabinkiem. SMG to jest wręcz przyjemne odkurzacze sprzątać, więc... No ja z tym moim rewolerem też nie mam na co narzekać. Może głosy się przyzwyczailiśmy już do tego, że wszyscy mają Gimbazyliard HP od tego, po playthrough 2, nie? Tak. Ta 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 ta. Blomb. Ha. Przydałoby mi się, żeby wypadało więcej mojej amunicji. Joy. Skądś do mnie ktoś strzela, ale za diabła nie widzę kto. Wejścia, nieważne, jest martwy. Stracił głowę. I... Jakie to smutne. I tak, będziemy już spłakać. Długo, drzewnie. Aż wyciągnę rewolwer i oddam parę strzałów in honor of the dead. Prosto w głowę tego gościa, przypadkowo zupełnie. Dobra, co tym razem gdzie wylazło? Ja szukam sobie amunicji do SMG, bo mi tak trochę brakuje, mocno. Muzyka się zmieniła, więc chyba coś dużego. Albo... coś dużo. Combat medic. Hello, goodbye. O! Tarczy, regeneruj się. Ała, dobra, no. Masz wolne. Won, no. Stój rzecz w miejscu, pan. Będziesz mi biegał i biegał. Ja muszę koniecznie poszukać sobie amunicji, Royal Guardzi. Bo... Tym razem zdychają... niepokojąco szybko.
Mówisz? Myślę, że więcej fakt, ale... Dead! O, może następne. I następne. Dobra, macie granat. Jeszcze jeden. O kurde, nie ten. Tego już nie macie, ale ten macie. No i to jest zjeżdżająca część tutaj. Oh yeah. Jakbym miała większą celność, to podejrzewam, że byłoby mi lepiej, łatwiej w życiu, ale nie, oczywiście, że nie mogę mieć większej celności, ja sama z siebie. To by było zbyt proste. What's this? Nobody wants to play with me. Wszyscy za szybko umierają. Ja muszę sobie trochę zregenerować amunicji, bo niestety, ale do tego SMG mi się trochę skończyło. Zmieniamy, czym się chwali, zabijemy gości na 20 poziomie, 20 poziomów niżej niż my. That's sad. No. Aleluja, mogę wreszcie kupić sobie zapas amunicji. Mi zostało 20 naboi do rewolwera. Rewolweru. Whatever. Rewolweru. Revor whatever. Revor whateveru. Nowy rodzaj broni dla mnie. Specjalnie, dziękuję, dziękuję. Nagroda, dziwko. Cough it up. Medal of Duty. This is it. The final challenge to prove your honor and worthiness to be one of the Crimson Lands. I tak nie będziemy jednym z Crimson Lands do ciężkiej cholery. No dostałem shotgun, który ma taki takie obrażenie jednym strzałem jak mój, dwoma z siedmiu. Tylko, że ma 12 naboi w magazynku, mój ma 2, ale... Still, sucks. O, ale nagrodą za ten kolejny będzie... Snajperka, tak. Bo teraz, teraz ma być... This is it, czyli final... Tak, wielki film. ...round. Znaczy wezmę sobie eksplodujący ten, broń, która ma pocisk eksplodujący, bo nie ma wtedy pełen zestaw broni tej, różnego rodzaju. Okej, okay, I'm waiting for you. Good, wait a while, moment. Użyłem trochę tego, tego rewolweru regenerującego amunicję, tam sobie. Hello! No, headshot miał być. Ja przeładowuję, to już wszyscy zdychają. Dziwisz się? Nie, po prostu to... To jest znak, że ktoś z tyłu za mną stoi... Że ktoś z tyłu za mną stoi. To chyba WW. Jak tam to wpadłem? Wszyscy są martwi. Headshot. Ty twarde bydle. Stój w miejscu. A, nie chcesz się bawić po mojemu? Dobrze. Fine. Dobra. Dużo HP, nawet jak na gościa na... Gdzie pochowali się ci goście? Tu jest jeden. Yeah, well. Oj, 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 oj. Coś tu sprawia problemy. Shock trooper. Shocking. Still zombie biegnie badass engineer. Bierz go, Bloodwin! Na mój widok wszyscy Lance Engineers wystawiają swoje wieżyczki. Czyli nie sobie robią wieżyczki ze strachu. Oj, oj, medyk ci już teraz raczej nie pomoże. Takie tylko moje osobiste zdanie może... Znaczy mam wrażenie, że... No jak ma się dziurę w głowie, to raczej medic no naprawdę niewiele da radę zdziałać. Z naszymi obrażeniami to ma się dziurę zamiast głowy. True that.
Głowa? Jaka głowa? Ten krater? O. Najprawdopodobniej trzeba ich nauczyć na nowo anatomii, prawda? Tylko, że po modyfikacjach, które my wprowadzamy. To jest głowa. Jest ci zbędna. To jest moja rakieta. Płoń. Coraz bardziej mi się podoba ta rakietnica. Może zacznę używać rakietnic? Oh yeah. Cip, 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 cip. Robaczku, robaczku, robaczku. Zapiekany w zbroi. To tak jak ziemniak zapiekany w tym. W mundurkach. W mundurku, nie? Tak. Wracaj tutaj, Crimson Lancer. Wow. Wróć, pozwól mi cię kochać. Ognistą miłością mojej rakietnicy. No kurde, jestem zbyt powolny. Nie, dążę za nim. This was never meant to be. Aha! Wow, 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 to bolało. Zleciał się? Nie wiem. Jeszcze nie, ale... Tada! Twarde bydle do diaska. Kto? No, ten koroziv, coś tam, twarde z niego bydle. Ups, poszedłem troszkę za blisko podczas strzelania z własnej rakietnicy. Chyba sam się właśnie podpaliłem. No to znajdź. Brilliant! Simply brilliant! Dajcie mi nagrodę pokojową Nobla. Za co? Za zabicie samego siebie, czyli za pierwszorzędnego tego zagrożenia dla wszelkiego życia w promieniu. W dużym promieniu. To tak jakby bakterie same się eliminowały, tak? Bakterie. Samo eliminujące się zaraza. No? Not bad. Nie upiekł się dobrze, muszę powtórzyć. Ile jeszcze ich raz. Ile tu jeszcze jest? Dużo. No właśnie tak jakoś ich nie widzę w moim rejonie. Był taki rysunek tego, mleczki. Mleczka? Nieważne. Że ten, że koleś podchodzi do sklepu. Koleś przychodzi do sklepu, a na kasie napis dużo. Wiesz tam, gdzie miejsce na cenę jest. Och, wel. Dobra, czas użyć do mojego chemicznego rewolweru. Mam cię. O, rozpuścił się. Tak, jestem. Tak, takie dobre naboje mu zaserowałem, że aż się rozpuścił. Z zachwytu. I'm melting, jak ci magowie w Majesty. Kto śmiał? Strzelić mnie w poślada. To są piercing na prawym pośladku. Aha, tu jesteś. Jełem. Jeszcze nie? Jeszcze gdzieś tutaj się jakiś odkurzacz, odkurzaczuje im nam pod nosem. Gdzieś tutaj pewnie. Jeszcze jeden typ gdzieś tam. Aha! Mip, 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 mip. Co to znaczyło? Że skończyła się ta fala i idzie następna. Na górze badak z Shock Trooper. Skreślamy R. Tak, badass tak Shock Trooper. Zrobiło. Ech, chemical super. Dobrze, dobrze, rozumiem, rozumiem aluzję. Tak, nie podobają się moje naboje. Proszę, alternatywa. A. Pyro. Żebym ogniście rakietnicę. What the hell, seriously. Zdychaj, waszeć. Wstydu sobie oszczędź. Mi się niestety skończyły naboje do SMG, tak trochę. Bo używałam tego, który nie regeneruje, bo ma znacznie większy damage. Już myślałem, że powiem, czekaj, nie słyszę się przez ten dźwięk. Ach, wiem co za dźwięk, moja amunicja się właśnie regeneruje, no. Nope.
You got a lot of man down. Jeśli nie potrafisz liczyć do więcej niż jednego, cóż. Jesteś Crimson Lens, muszę ci to wybaczyć. Ale to jest niezły skill, wiesz. Konieczna zdolność liczenia do jednego. Czemu? W ogóle sobie tak jesteś w wymaganiach do tego, do przyjęcia Crimson Lens. Bo we got a man down! Właśnie zaczęliśmy 20 tych typa. Ciekawe, że żeby dołączyć do Crimson Lens, trzeba zabić taką ilość gości. Mam wrażenie, że to mi się trochę nie kalkuluje. Nie wiem. Dostają jednego rekruta, pomyślmy sobie. Dostają jednego. Słowem, jednego rekruta za zabicie... Ilu tutaj zabiliśmy gości? 200? 300? Nie mam zielonego pojęcia, ale sporo ich było. No, nawet nie liczyłem. No nigdy bym nie wpadła na to, koleś. Wow, przesadziłem. Nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. O, gdzieś tu. W ogóle jest pełno ofiar do zabicia. Trudat. Kolejny lancer. Jeszcze jeden? Nie. To już lekko nie fair. Tam. Nie fair to jest nasze wchodzenie tutaj. Na takim poziomie. To jest nie fair. Wracaj tutaj! Słyszę odkurzacz, ale nie widzę, bo jest dużo płomieni. A propos płomieni. Lancer! Powtórka! Ach, nie zdążyłem strzelić. Strzał ciebie. Sygnowy. Och, jest zapalonym fanem tego pomysłu. Super. Ma taki chrupiący suchar, bo przypieczony. Tak, bardzo przypieczony. Come here! Swap the poop deck! No. Wreszcie. Yar. Sukces! No, nawet nie było tak monotonnie jak ostatnio. No, ale myślę, to że dlatego... Gadałem więcej bzdur. I mamy lepszą broń. Trudat. Więc nie musimy robić z siebie takich ofiar i uciekać jak zażynane świnie przed rzeźnikiem. Jej, dostałem snajperkę, którą muszę sprzedać. Jest taka słaba? Wstyd mi ją trzymać w rękach. No. Dobrze, nie ma tutaj kogoś, kto by w tym momencie szybko rzucił. That's what she said. Podumcz, dobra. Jak dokupisz tę amunicję, to dawaj znać. Ja w sumie też sobie dokupię. Nic ciekawego chyba nie dostałam. Nope. Co leczy mi awansowało w ogóle moja zdolność posługiwania się rakietnicami? Nope. Dalej zero. Jestem zerą. Okej, możemy iść. To już jest koniec, nie ma już nic. Ha, to było nawet zabawne. Nawet. Czyli... You will die. Difficulty hard, już nie impossible. Wiesz co? Świeżbi mnie, żeby tam pójść i chociaż rzucić okiem. Zepsuć sobie niespodziankę? Oh, come on! Chociaż będziemy wiedzieć, z czym musimy się mierzyć. Zepsuć sobie niespodziankę. Wiesz, że musimy dorobić jeszcze 3 poziomy, żebyśmy byli na tym poziomie jak Chromerax. Chcesz sobie naprawdę zepsuć niespodziankę, nie, tak? Jak zepsuć niespodziankę? Ja idę sprawdzić, co to jest, bo z czego to dalej śmiechu jest niespodzianka. Tylko, że jeżeli tam się zabić, no to mój problem, nie? Powinniśmy technicznie być w stanie go zabić. Chyba nie damy radę przeskoczyć. Nie, to są miny.
I miałeś więcej szczęścia niż rozumu jako kierowca. Tak, ponieważ wcześniej czyściliśmy te miny. Tak. Twoim zadem, oczywiście. Nie, nie moim zadem, przecież strzeliśmy do nich. Chyba, że strzelasz moimi zadami. Ale nie, ja bym chyba o no tym przecież, wiedział. Przecież jak ostatnim razem spadaliśmy tędy, to tak, wpadałeś ale one na te się miny. Zespiły. Ja wiem. Ale mi chodzi o to, że jak ostatnim razem tamtędy spadliśmy, to prosto na minę. Haha, tu są miny, face check. Sprawdzasz, czy uzbrojone, waląc twarzą wprost w minę, tak? Wiesz, no... czemu nie? Znaczy, preferowałbym używać cudzą, ale jak miałem pod ręką cudzej, no to cóż. Kretyństwo stosowane zobowiązuje. Pamiętaj, że jesteśmy w... cholera, zapomniałem, jak się nazywało ten... Nazywało stowarzyszenie, które chciałem być prezesem. Co? Zapomniałem, jak się nazywało stowarzyszenie, którego chciałem być prezesem. W sensie to... Scientifically Incorrect People of Pandora. Tak. C-pop. Tak. I to jest very incorrect, że tak powiem. Dobra, no to co, dajemy ten questik, co mamy teraz go obecnie i... ruszamy na ponowne spotkanie z Moxie. Z Moxie. Mając nadzieję, że... pójdzie lepiej, tak. Tak. Aczkolwiek powiem ci, że broń proporcjonalnie nawet do poziomu w dalszym ciągu mam o wiele lepszą teraz. Jednak zrobienie tego DLC na playthrough 2 było dobrym pomysłem, bo mamy trochę jeszcze sprzętu porządnego. To coś tam połapało, to jednak było dobre. Tak, połapaliśmy bardzo fajne rzeczy, SMG, tylko problem polega na rewolwerem. Tym, że moje SMG, które jest takie świetne, wspaniałe i w ogóle ma jedną wadę, nie regeneruje mu się amunicja. Więc... naprawdę, wiele bym dała albo za klasmod, który mi regeneruje ammo. Gdybyśmy mieli Soldiera w ekipie, to wtedy byłoby to o wiele łatwiej, ale że nie przypadam za Rolandem. To akurat się Mordekaja. Po prostu, no, bycie snajperem to jest to, co mi się tutaj podoba, więc cóż. Zacząłem grać Berserkerem i zostawiłem go tak, wiesz, na takim smutnym 13 bodajże poziomie, czy 14. Nie. No to bardzo stoi. Smutny poziom, patrząc na to, że my tutaj mamy 58. Wiesz, no samemu się to nie chce grać, nie? No, to jest niestety gra tylko i wyłącznie... Ktoś zagra ze mną? Tak. Dla minimalnie dwóch osób. No, jak jest w ogóle 4, to jest dość zabawnie. Jak jest 4, to jest już tłum, jest hałas, jest niewygodnie, wiesz, no nie mówię uwiera. O nagrywaniu, nie mówię... tak, wszystko mówię o graniu. Wszystko uwiera, co ty chcesz siedzieć z tymi wszystkimi osobami przy jednym komputerze, to ciężkie cholery. Nie, ale jak jest sobie ten, jak mu tam, Lancer. No nie, no to właśnie to Lancer, to jest idealne. Cztery ale osoby wiesz, jak to jest wszystkie... w takim Lancerze? Ale, no, owszem, wszystkie stanowiska obsadzone, owszem, tak. Tylko popatrz, taki blik gdzieś tam pierdnie, to wiesz, jak ciężko potem wywietrzyć? Tak, to wtedy jest taka masowa ewakuacja! Czy to reaktor poszedł? Nie, to moje taco. Wyszło. Z powrotem. Jego upiór mówi do was. Sygnaj mi się bardzo głośno. Listen to its call! Tak? Tak jest. Dokładnie. Tak. Release the Kraken! Coś mi się wydaje, że legenda Krakena będzie miała tobie za złe, to ten tekst. Wiesz, no, jeżeli kiedy będę następnym razem przychodził koło takiego, no wiesz, takiej małej kałuży i sięgnie stanąd maska Krakena i mnie zgniesie, to faktycznie wtedy będę skłonny przyznać ci rację, aż w przeciwnym wypadku, nope. Nie przechodzę koło większej wody w tym momencie, chyba że koło Odry, ale no, nie wiem. Nie chcę nic mówić, ale ja mieszkam koło dużej wody. Staw. Tak, w sumie. I jeżeli coś, to sądzę, że prędzej mnie stanąd jakieś żabołaki zaatakowały, nie? Ribbit, motherfucker, i żaba wielkości blokowiska. Ha, ha, ha! Puny human. Ojej. Grab loot. Steal loot. Boom. Możemy po raz kolejny tam pójść, ale no... czy to jest nam potrzebne? Odpowiedź brzmi nie, ponieważ dostaniemy tutaj rzeczy, które są skrajnie useless dla nas w tym momencie, bo mamy 20 poziomów więcej niż trzeba.
Podjedźmy na chwilkę do... Poczekajcie, tutaj są sklepy, tutaj są sklepy. Stop, 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 stop. Czy w tych sklepach są może jakieś... Mody? Nie. Nie ma modów, to ja będę płakać. Mody są gdzie indziej, mogę cię zaprowadzić. Albo u Moxie możesz kupić, jejku, no. Gdybym cię miał w zasięgu, to bym podrapał cię za uchem, bo niestety moja ręka nie sięga na parę kilometrów, więc no cóż. Chyba 8. Właśnie. Statystycznie rzecz. Dobra, nieważne. Czyli co, następny przynajmniej jak Moxis, tak? No. Ale wpierw herbata. Yep. Ha, ha, ha! Wjechałem w billboard. Z Hyperionem. Dostanę congratulations! Ciasteczko? Nie. Oh. We make you, co? Life period. We make your life period.